takich jak ty, takich jak wy, trzeba wypić, co wyście zrobili z Polską. Te słowa zostaną w mojej głowie, w mojej pamięci na zawsze. Ja bym miał tutaj ogromny apel do wszystkich startujących, do wszystkich opcji, do wszystkich kandydatów. Spierajmy się ostro nawet, ale na argumenty. Niech pan tu nie udaje świętego, że pan jest taki tolerancyjny i że kampania nie jest agresywna, powinna być merytoryczna, bo sami tacy jesteście. Hubert Biskupski, witam Państwa po przerwie. Marta Wcisło, posłanka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Jacek Wilk, poseł, kandydat Konfederacji do Sejmu. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry Państwu. Czy mamy... Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do bieżącej naszej polityki, naszego podwórka, pytanie do Państwa, takie jakie żeśmy zadali naszym widzom w sądzie, czy Ukraina zdradziła Polskę, pani poseł? Ani Ukraina nie zdradziła Polski, ani Polska nie zdradziła Ukrainy. Chociaż ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządu Mateusza Morawieckiego są mocno nieprzemyślane i mocno szkodliwe w kontekście wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. To, co Polska, a obywatele naszego kraju pokazali przez ostatnie miesiące w odniesieniu do swoich sąsiadów, Ukraińców, to nie może zostać zniszczone, zaprzepaszczone przez kilka nieprzemyślanych wypowiedzi. Dlatego apel do rządzących, aby nie zmarnowali tego ciężko wypracowanego dobrego imienia naszego kraju, zarówno w Europie, jak i na świecie. Panie pośle, poprzedni gość, pan Marek Budzisz, mówił, że nie można używać takiego określenia jak zdrada w języku politycznym. Zgadzam czegoś się. Takiego nie ma. To jest pewne uproszczenie, czy Polacy mogą się czuć zdradzeni tymi gestami i słowami, które Ukraińcy na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni czynią? Czy powinniśmy się wznieść ponad to i tak jak mówił Marek Budzisz, interes strategiczny Polski jest taki jak interes Ukrainy, czyli wygranie wojny z Rosją? Zgadzam się z poprzednikiem w tym sensie, że używanie określenia typu zdrada nie powinno mieć miejsca, bo to jest takie odwoływanie się do pewnych emocji. Tymczasem w relacjach międzynarodowych w polityce zagranicznej nie ma emocji. Są tylko interesy. Państwa nie mają przyjaźni ani wrogów, tylko mają po prostu swoje interesy. I Ukraina prowadzi pewną bardzo konsekwentną politykę zagraniczną. Licytuje bardzo wysoko. Chce uzyskać jak najwięcej. Ma taką, jakby powiedzieć, moralną rację teraz za sobą w postaci tego, że toczy wojnę. Natomiast to tylko powinno nas skłonić do tego, że my powinniśmy postępować podobnie. To znaczy Polska też nie powinna opierać swojej polityki zagranicznej, jak to było niestety wiele razy, na emocjach i na jakichś sentymentach, tylko też dbać o swój interes. W polityce zagranicznej są takie dwa fundamentalne pytania. Co mi za to dasz? Co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I niestety, ale też w takich okolicznościach jak teraz, Polska powinna dbać o swój interes. Bo mówiąc brutalnie, lepsze okoliczności chociażby do tego, żeby wymóc na Ukraińcach chociażby te ekshumacje nieszczęsne, nie będzie. Jeżeli Zary Kazimierczak mówi, że to jest element polityki romantycznej. Wołyń, ekshumacje, że jest polityka realna, czyli gospodarka, wojna, wspieranie Ukrainy w walce z Rosją, a te elementy, o których pan wspomniał, to jest element polityki romantycznej. Nie zgodzę się z tym, dlatego że też ta postawa ukraińska, zgodnie z którą zabraniają Polsce, na przykład w przeciwieństwie do Niemiec, które przecież te ekshumacje prowadzą od wielu lat i to w stosunku do żołnierzy niemieckich, Wehrmachtu, SS i tak dalej. Więc ta polityka ukraińska pokazuje też stosunek do Polski, do pewnej ideologii. My nie możemy się zgodzić na to, żeby w stosunek do Polski był oparty na tych niestety resentymentach banderowskich, a niestety widzimy na Ukrainie bardzo wiele takich przejawów, że ta ideologia cały czas trwa i to jest dla Polski bardzo, bardzo niebezpieczne. Polska tutaj musi mieć jednoznaczne stanowisko i ta kwestia związana chociażby z tą ekshumacją
jest właśnie pewnym takim wyrazem tego, czy Ukraina nas traktuje poważnie, czy nie. To jest element takich poważnych stosunków i partnerskiego traktowania siebie nawzajem. Nie oszukujmy się, Polska włożyła bardzo dużo, według wyliczeń Instytutu w Kilonii, Polska, Polacy w sumie zaangażowali o ponad 100 miliardów złotych w różnego rodzaju pomoc Ukrainie i prawdę powiedziawszy w zamian nie uzyskaliśmy absolutnie nic. Więc no, nie na tym polega polityka zagraniczna. To jest kwestia uzyskiwania tego, co realne, ale jednak uzyskiwania i bronienia swojego interesu w sposób rzeczywiście twardy i taki stanowczy. Jak na razie widzimy, my w tej sytuacji bardzo dużo ponieśliśmy ofiar i kosztów, a z ofiarami to nie przesadzajmy. No, ofiar w sensie bardziej oczywiście materialnym, chociażby wsparcia. Można, panie redaktorze. Ale nie uzyskaliśmy właściwie nic. Pani poseł, proszę uprzejmie. Ja nie zgodzę się tutaj z panem posłem, który mówi, że nie zyskaliśmy nic pomagając Ukrainie. Zyskaliśmy, panie pośle, bardzo dużo. Że zyskaliśmy przede wszystkim bezpieczeństwo. Natomiast polityka prowadzona przez rząd polski jest absolutnie niewłaściwa, nieumiejętna, powiedziałabym amatorska. To, że pomagamy Ukrainie, to, że Europa pomaga Ukrainie, to jest absolutnie w interesie naszego kraju i Europy. Ale w trakcie udzielania tej pomocy, w trakcie zawierania różnego rodzaju porozumień, warto było wówczas na etapie udzielania tej gigantycznej pomocy jako kraj przewidzieć pewne rzeczy i negocjować i rozmawiać i zawiązywać jakieś porozumienia, umowy na przyszłość w kontekście gospodarczym, w kontekście militarnym, w kontekście historycznym. Nasz rząd przespał ten moment. Nasz rząd nie zadbał o to, aby interes Polski był na pierwszym miejscu. Nasz rząd po prostu zbagatelizował sprawę i można powiedzieć, nie wykorzystał szansy. Dzisiaj Ukraina jest w zdecydowanie innej sytuacji niż wcześniej, niż to było w momencie wybuchu wojny. I dzisiaj sytuacja, można powiedzieć, na arenie relacji uległa zmianie. Ale to, co robi dzisiaj rząd polski, jest absolutnie ze szkodą dla naszego kraju. To się nie powinno wydarzyć i mam wrażenie, że ludzie, którzy zajmują się dyplomacją, powinni pójść do szkoły i powinni zostać przeszkoleni. Zresztą taką samą tezę wysunął były minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, którego wywiadu słuchałam i z którym się zgadzam absolutnie. Brak profesjonalizmu po stronie rządzących w kontekście relacji polsko-ukraińskich, ale nie tylko polsko-ukraińskich. My dzisiaj jako kraj nie mamy właściwie dobrych relacji z nikim poza Węgrami. Cieszę się, że pani się ze mną zgadza, tylko... Szanowni Państwo, ja proponuję, temat ukraiński jest bardzo emocjonujący i bardzo ciekawy, natomiast pozwolicie Państwo, że wrócimy na nasze podwórko, na którym dużo się dzieje. Czasami mam wrażenie, że dzieje się za dużo. Pani poseł, kilka dni temu została pani zaatakowana na bazarze w Opolu Lubelskim. Została pani popchnięta czy też poturbowana. Pytanie, jak się pani czuje? Powiem tak, jeśli chodzi o moje samopoczucie, bywało lepiej, zdecydowanie lepiej. Natomiast moje samopoczucie fizyczne nie ma tu w tym momencie znaczenia. Bardziej bolą słowa, które zostały wypowiedziane pod moim adresem, ale też pod adresem obywateli, którzy myślą inaczej niż partia rządząca. Mam oczywiście dolegliwości, które zostały stwierdzone przez lekarzy. Mam siniaki. To wszystko minie, to się wygoi. Ale słowa człowieka, który się na mnie rzucił z rękami, z którym, jak mówiłam już wcześniej, nie zamieniłam słowa, zdania, którego nie znam, który mówi, że takich jak ty, takich jak wy trzeba wypić, co wyście zrobili z Polską.
Te słowa zostaną w mojej głowie, w mojej pamięci na zawsze, bo tak nie powinno być. Nikt nie ma prawa podnosić ręki na drugą osobę, nawet jeśli ma inne zdanie, nawet jeśli ma inne poglądy, nawet jeśli jest zwolennikiem innego ugrupowania politycznego. Dziś miarą wartości człowieka, mam wrażenie, nie jest to, czy jest dobry, czy jest zły, czy jest uczciwy, tylko to, do jakiej partii przynależy. A to najgorsza rzecz, jaka może być. Tak absolutnie nie powinno się dziać. Skąd tyle agresji, szanowni państwo? Bo to jest kampania wyborcza, no jeszcze przed nami ponad 2 tygodnie, gdzie emocje, no w każdej kampanii wyborczej są emocje. Od wielu lat obserwuję kampanie wyborcze, ale no ta jest wyjątkowo, wyjątkowo brutalna. Skąd tyle brutalności? No ja osobiście uważam, że tutaj dwie największe partie przyjęły taką taktykę, dlatego że chodzi o grę na polaryzację i po to, żeby właśnie poprzez emocje zachęcić ludzi do głosowania, ale znowu nie za czymś, tylko przeciwko komuś, bo jeśli chodzi o dwie główne partie, to przecież tutaj elementów merytorycznych jest bardzo mało. To jest właśnie przede wszystkim próba rozbudowy pewnych, wzbudzenia pewnych emocji po to, żeby zmusić ludzi, żeby wyszli z domu i poszli zagłosować. Absolutnie tak być nie powinno. Powinniśmy się spierać na programy, na koncepcje, na różne merytoryczne kwestie. Naprawdę pan wierzy, że ludzi programy interesują? Chciałbym wierzyć, to znaczy nie przekonamy Polaków do głębokiej naprawy Polski, a ta jest w tej chwili absolutnie konieczna, jeżeli będziemy po prostu prowadzić kampanię opartą przede wszystkim na tym właśnie, kto kogo pobił, kto przeszkodził, kto wszedł na wiec, kto się gdzie pojawił i tak dalej, i tak dalej. To niczego nie wnosi, to tylko podnosi pewną agresję ludzi i rzeczywiście może dojść w końcu do sytuacji niebezpiecznych, bo ludzie, którzy widzą w telewizji, co się dzieje i, że tak powiem, niektórzy ośmieleni tym jeszcze bardziej, mogą się dopuścić rzeczy, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Ale co jest najważniejsze, to bardzo dużo zależy od polityków. To właśnie my, politycy, osoby publiczne, powinny dawać przykład. Jeżeli sami politycy zachowują się w sposób właśnie tego typu, no to niestety ludzie to naśladują. To jest ogromna odpowiedzialność właśnie kandydatów, posłów i mówię innych osób publicznych, żeby no właśnie samym sobą prezentowały pewien poziom godny naśladowania. Natomiast jeżeli właśnie prowadzi się kampanię w ten sposób, że się zniża do tego typu emocji, różnych instynktów takich, można powiedzieć, najniższych, no to nie dziwmy się potem, że no, ludzie biorą przykład, widzą w telewizorze, co się dzieje, no i sami myślą, okej, no to może tak się trzeba zachowywać. Więc ja bym miał tutaj ogromny apel do wszystkich startujących, do wszystkich opcji, do wszystkich kandydatów. Spierajmy się ostro nawet, ale na argumenty. Mi się podoba przykład parlamentaryzmu brytyjskiego, gdzie, proszę zwrócić pani uwagę, panie redaktorze, tam często są bardzo ostre spory w parlamencie. Naprawdę, tam wióry lecą. Ale to są walka, to są bardzo ostre argumenty ad rem. Mówi się o kwestiach, co masz do powiedzenia, a nie jaki jesteś. To jest zasadnicza różnica. Ale to wy chcecie wywrócić stolik. Można, panie redaktorze? Wy chcecie wywrócić stolik. Wywrócić stolik polityczny. Pani poseł, dlaczego w przekazach nie ma partii rządzącej z nami, nie ma przedstawiciela partii rządzącej, więc jego o to nie zapytam. Zapytam panią, dlaczego w przekazach, w kampanii wyborczej dominują emocje zamiast programu? Emocje dominują bardzo. Ta kampania jest bardzo agresywna, ale my jako Koalicja Obywatelska zaprezentowaliśmy również argumenty merytoryczne, zaprezentowaliśmy 100 konkretów i chcemy o tym rozmawiać, ale trudno jest rozmawiać z kimś, kto się na pana rzuca, albo czy to w sposób fizyczny, czy słowny, bo ja podczas tego poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami w Opolu Lubelskim usłyszałam wiele rzeczy, od innych również. Usłyszałam wręcz, można powiedzieć, paski z TVP i usłyszałam zdania wypowiadane przez polityków partii rządzącej. I ludzie do mnie mówili tymi zdaniami, a mianowicie chcieliście oddać Polskę wschodnią ruskim, nie chcecie bronić państwa polskiego, wyjedźcie do Niemiec,
To jest nasz targ, to jest nasze miasto i tak dalej, i tak dalej. O kobietach słyszałam też bardzo niepochlebne słowa, zdania. Usłyszałam, że nie jestem Polką, że usłyszałam, że jestem faszystką, usłyszałam, że jestem komunistką, że jestem Żydówką i tak dalej, i tak dalej. No stek kłamstw, bredni, ohydnych oszczerstw i to są tezy, to są stwierdzenia, które słyszy się od polityków partii rządzącej, nie tylko od partii rządzącej, bo pan poseł z Konfederacji też ma w swoim programie, w piątce Mensena, też macie podobne hasła, które się absolutnie negatywnie nie odnoszą jest do kobiet, i nigdy nie był program odnoszą Konfederacji. Się negatywnie do Żydów, odnoszą się negatywnie do Właśnie. Unii Europejskiej, więc niech pan tu nie udaje świętego, że pan jest taki tolerancyjny i że kampania nie jest agresywna, powinna być merytoryczna, bo sami tacy jesteście. Zresztą niejednokrotnie słyszałam to w Sejmie od pana liderów, kolegów, bardzo agresywne sformułowania w odniesieniu głównie do kobiet. Wy co innego mówicie, co innego robicie, a na potrzeby programów telewizyjnych udajecie i słupków poparcia udajecie zupełnie innych. Naprawdę, panie pośle, szanowni państwo, jeżeli w przekazie publicznym, w przekazie politycznym, w przekazie wyborczym ma nie być agresji, to trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, nie zgadzamy się albo odcinamy się od naszych wcześniejszych wypowiedzi dotyczących Żydów, dotyczących kobiet w takim i w takim zakresie i wtedy możemy dyskutować merytorycznie. Ale to, co dzieje się w przestrzeni medialnej, politycznej, nie wzięło się znikąd. To jest efekt wielu, wielu wypowiedzi, działań i polityki prowadzonej i przez PiS, i przez pana ugrupowanie. No co jak co, ale Konfederacja nie zalicza się do partii, jakby to powiedzieć, panów, starszych panów, którzy są pozytywnie i bardzo usposobieni życzliwie do kobiet, do Unii Europejskiej, do Żydów i do osób o innych orientacjach seksualnych. Pani poseł, zanim pan poseł odpowie, to ja mam tylko pytanie do pani. Tak? Krótkie pytanie do pani poseł, bo pani namawia posła Wilka, zachęca do tego, żeby odciął się od tych agresywnych słów i zachowań. To ja się zapytam, czy pani się odetnie od słów i zachowań na przykład grupy, która się określa mianem Silni Razem, czy Komitet Obrony Demokracji, którzy częstokroć używają bardzo wulgarnych określeń w stosunku do swoich oponentów politycznych? Ja nie wiem, o jakich słowach pan mówi, panie redaktorze, natomiast wiem jedno. Na przykład jedno, 8 agresja, gwiazdek. Agresja budzi agresję. Wie pan, te 8 gwiazdek to jest protest, to jest krzyk społeczeństwa, krzyk naszych obywateli, którzy nie godzą się z tym, co robi partia rządząca. Naprawdę, to jest wyraz dezaprobaty dla rządów, które podważają, zawłaszczają. Ale przyzna państwo. Pani poseł, że to nie jest merytoryczny krzyk. Są różne formy, proszę pana, publicznego sprzeciwu. Są różne formy demonstrowania niezadowolenia. Kiedyś jedna z pseudodziennikarek publicznej telewizji oskarżała mnie o to, że jedna z moich koleżanek w akcie protestu przeciwko wysokiej inflacji darła w Sejmie papierowe banknoty, oczywiście oryginalne. Więc mówiłam, że to jest krzyk absolutnie młodego pokolenia, które jest niezadowolone z tych rządów. Żadne argumenty do tej pani nie docierały, żadne. W końcu mówię, jedni tak się sprzeciwiają, a inni, na przykład politycy PiS-u, przebierają się za penisa pluszowego i biegają po molo w Sopocie. Różne są formy protestu.
Jedno jest na pewno faktem i pewne. Agresja budzi agresję. I ta agresja zaczyna się od polityków. Panie pośle, pan zapewne chce się odnieść do tych zarzutów dotyczących agresji werbalnej i pozawerbalnej państwa, pana kolegów i koleżanek. Bardzo krótko. Właśnie dobrze, że pani poseł powiedziała, bo to jest doskonała ilustracja programu. Znaczy problemu, przepraszam. Najpierw pani poseł dużo mówi, że nie powinno być agresji i tak dalej, emocji, a potem cała seria kłamstw na nasz temat. Nic, absolutnie nic z tego, co pani poseł powiedziała, nie ma w naszym programie. Absolutnie nic. I na tym zakończę, już spuszczę zasłony miłosierdzia na te bzdury. Zresztą o nas też się przecież mówi bardzo dużo takich epitetów typu brunatni, niektórzy nawet mówią faszyści i tak dalej. No my też, że tak powiem, do tego się nawet nie odnosimy, bo nie ma sensu. Więc właśnie to pokazuje problem tych półgłównych partii rządzących, że tak jak pani, nawołują niby do spokoju, a jednocześnie cała seria ataku opartego na serii kłamstw i tak dalej, i tak dalej. Więc mogę tylko apelować, już kończąc ten wątek, żebyśmy rzeczywiście takich metod nie stosowali, a rzeczywiście przynajmniej spróbowali rozmawiać politycznie, merytorycznie, to wtedy zapewne takich ataków różnych niepotrzebnych nie będzie. No i tak to wygląda, panie redaktorze. Ja bym się chciał... Dobrze, jak mamy rozmawiać merytorycznie, to w takim razie pytanie do pani poseł. W niedzielę ma być Marsz Miliona Serc. To jest taki trochę takie zagranie wabank Donalda Tuska. Z sondaży wynika, że PiS ma przewagę w zależności od sondaży 6-7 punktów procentowych. Czy pani wierzy w to, że na marsz przyjedzie rzeczywiście milion zwolenników? Czy pani będzie w nim uczestniczyła? I czy na tym marszu Rafał Trzaskowski zostanie zaprezentowany jako kandydat na premiera przez Donalda Tuska? Na pewno nie jest to żadne zagranie wabank. Jest to marsz miliona serc osób, które nie zgadzają się z tym, co się dzieje w naszym kraju. Nie zgadzają się na, tak jak powiedziałam wcześniej, na zawłaszczanie państwa. Nie zgadzają się na to, aby nasze państwo skręcało nie na zachód, ale na wschód. Nie zgadzają się na ten sposób prowadzenia polityki i chcą to wyrazić. Oczywiście, że będę na marszu. Zabieram ze sobą z Lublina 270 osób, 5 autokarów. Jedziemy do Warszawy. Oprócz tego, czy to jest porównywalna liczba z tą z 4 czerwca? Nie słyszałam, jeszcze raz. Czy to jest porównywalna liczba z tą z 4 czerwca? Bo można wyczytać i to bynajmniej nie w... Będzie nas więcej, panie redaktorze. Proszę? Będzie nas więcej niż 4 czerwca. Będzie nas, myślę, dwukrotnie więcej, bo liczba chętnych do wzięcia udziału jest ogromna. Ja już od kilku dni nie mam miejsc w autokarach, a wynajęłam 5 autokarów. Ludzie jadą własnymi autami, bo ludzie mają, tak jak powiedziałam, dość tej władzy, dość państwa, które tak traktuje źle kobiety, dość państwa, w którym teoretycznie jest trójpodział władzy. Dość państwa, które wyprowadza pieniądze poza budżet. Dość państwa, które jest skłócone ze wszystkimi sąsiadami. Dość państwa, które praktycznie żyje aferami i generuje afery. My codziennie dowiadujemy się o jakichś aferach. Ten rząd to jest rząd największych afer w historii naszego kraju, w historii naszego państwa. Afera aferą pogania, chociaż oni już nawet nie dementują tego, mówią tylko, że to jest aferka. Więc dość takiego państwa. Obywatele chcą powrotu demokracji w naszym kraju. Pani poseł, zadałem również pytanie o to, czy stanie się to, o czym niektórzy mówią, czyli że Rafał Trzaskowski zostanie zaprezentowany jako ten kandydat na premiera przez Donalda Tuska. Z sondażu, który publikujemy w dzisiejszym Superekspresie, wynika, że ponad 60, dokładnie 64% elektoratu Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wolałoby Trzaskowskiego niż Tuska jako swojego lidera? Ja nie mam po pierwsze takiej wiedzy, a nawet gdybym ją miała, to też bym nie zdradziła, bo nie wiem, czy są w ogóle takie plany,
Zachęcam natomiast do udziału w marszu. Na pewno będzie wyjątkowy, ciekawy i będzie moc obywateli. Dziś w kraju powinien być najbardziej słyszalny głos obywateli. Powinna być władza i rząd, który łączy, a nie dzieli i który słucha tego, co mówi społeczeństwo. Niestety tak się nie dzieje. Wszystkich Państwa zachęcam. 12. Widzimy się w Warszawie. Mamy dość agresji, arogancji, zawłaszczania państwa. Widzimy się w niedzielę 1 października, przepraszam, o 12. Panie pośle, wspomniałem tutaj o sondażach. Kolejny sondaż publikowany między innymi przez nas, Konfederacja traci. Wszystko wskazuje na to, że traci na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Piąta pozycja. Czy to wynika z tego, że PiS zaczął mówić językiem Konfederacji w sprawie Ukraińców i tematów ukraińskich? Czy po prostu byliście mocno przyszacowani w okresie wakacyjnym? Niektórzy złośliwie mówią, że piwka wyparowały i wróciła szara rzeczywistość. Nie, sondaże oczywiście, my to już wiemy z wielu poprzednich wyborów. Zawsze tak przed jakiś tydzień, kilka tygodni przed wyborami to sondaże nam obniżają dosyć mocno. Nie oszukujmy się, sondaże to jest piąta władza, one też biorą udział w pewnej walce politycznej, więc... No ale to nie, jak to sondaże wam obniżają? Same z siebie? Dam przykład. Poprzednimi wyborami tylko jeden sondaż, czyli 4 lata temu, tylko jeden sondaż dawał nam, bodajże Kantara, jeśli dobrze pamiętam, dawał nam wejście do Sejmu. Wszystkie pozostałe dawały nam notowanie poniżej progu, a potem ostatecznie było prawie 7%, więc to jest akurat nam zjawisko znane i w ogóle do tego nie przywiązujemy większej wagi. Niestety nie oszukujmy się, no większość biur badania opinii publicznej też bierze udział w tej walce politycznej. Natomiast bardzo słusznie pan zauważył, panie redaktorze, że faktycznie prawie wszystkie partie teraz zaczynają mówić Konfederacją. To jest niesamowite. Dobrowolny ZUS nagle stał się programem trzeciej drogi. Antyukraińskość, realizm w stosunkach do... realizm w stosunkach polsko-ukraińskich nagle staje się programem wszystkich. To, o czym mówiliśmy w relacjach, znaczy w sprawach związanych z imigracją, zwłaszcza nielegalną imigracją, wszyscy o tym nagle zaczynają mówić. Jakoś tak też tuż przed wyborami się okazuje, że mnóstwo naszych postulatów zdroworozsądkowych i takich opartych o realizm polityczny rozprzestrzenia się po różnych innych formacjach. No z jednej strony cieszymy się z tego powodu, ale z drugiej strony zwracajmy uwagę na to, kto tu jest wiarygodny. Kto o tym mówił od 2-3 lat o tym wszystkim? Kto mówił o tym, że cała polityka covidowa była jedną wielką klęską? Kto o tym mówił, że specustawy covidowe były nielegalne i były sprzeczne z konstytucją? Kto o tym mówił, że to była zamykanie gospodarki było niepotrzebne i katastrofalne? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że biorąc pod uwagę nawet to, że ludzie mają zazwyczaj krótką pamięć, że jednak większość wyborców będzie pamiętała, kto stał w tym miejscu cały czas, a kto teraz nagle przybiera się w piórka, czy to wolnościowca gospodarczego, czy nagle osoby, która ma suwerenne podejście do państwa i chce chronić jego interesy i tak dalej, i tak dalej. Kto bronił rolników w sprawach właśnie związanych chociażby z tym importem zboża z Ukrainy? No, to jest kwestia, jeszcze raz podkreślam, wiarygodności. Jedynie w tym wszystkim tylko i wyłącznie Konfederacja jest wiarygodna, ponieważ mimo różnych krytyk, mimo różnych naprawdę czasem obelg, mieliśmy to samo stanowisko i rok temu, i 2 lata temu, i 3 lata temu i mamy je nadal, a inni tylko z powodu koniunktury politycznej. Słuszne. Szanowni Państwo... To ocenią wyborcy. Szanowni Państwo... Ja tylko dodam, panie redaktorze, szanowni Państwo, że jeżdżę na protesty z rolnikami w województwie lubelskim i nigdy nie spotkałam żadnego parlamentarzysty z Konfederacji. Nigdy, panie pośle, jakoś ani pana, ani... Szanowni państwo, szanowni państwo posłowie, na koniec chciałem zadać... Pan zarzuca kłamstwo? Był pan na protestach na Lubelszczyźnie albo ktoś od was? Dobrze. Czy był jakiś parlamentarzysta? Dobrze. Więc niech pan nie mówi... Wyborcy widzieli dokładnie, kto był i sami ocenił. Już nie chcę. Ja w emocje pani nie będę wchodził. Pani poseł, szanujmy się. Pani poseł, panie pośle, pytanie kończące naszą dzisiejszą rozmowę. Czy wyobrażacie sobie koalicję, w której byłyby wspólnie Konfederacja i Koalicja Obywatelska, oczywiście po wyborach? Pani poseł? Proszę pana, absolutnie sobie nie wyobrażam. Dziś taka koalicja jest w moim regionie Konfederacji z PiS-em w Świdniku. Wicestarosta Świdnicki jest członkiem Konfederacji, zięciem pana
przewodniczącego Mikke. Kandydował dwukrotnie z list PiS-u, teraz kandyduje do Sejmu z Konfederacji, także te sojusze i te koalicje są już w tym momencie i były wcześniej, więc to widać, w jakim kierunku idzie Konfederacja i PiS. I tutaj to są fakty. Ja tutaj nic nie zmyślam, to nie jest hipoteza, tylko to są fakty. No i panie pośle, króciutko, pan sobie taką koalicję wyobraża? Ciężko mi jest sobie wyobrazić taką koalicję, ale nie z powodów, o których mówi pani poseł, znowu podgrzewając niepotrzebnie emocje. Ale z tego powodu, że nasze postulaty są tak daleko idące, że żadna z obecnych partii rządzących chyba nie jest gotowa na reformę Rzeczpospolitej. Koalicja polega również, a może przede wszystkim, na pewnym kompromisie. Oczywiście, ale my nie dopuszczamy zgniłego kompromisu, który polega na tym, żeby ustąpić z tak fundamentalnych kwestii, jak naprawa systemu emerytalnego, jak naprawa systemu szkolnictwa, edukacji, jak głęboka naprawa opieki zdrowotnej. Czyli powsze czasy będziecie w opozycji. Nie, po prostu uważamy, że... Swoimi 7 czy 9... Sytuacja dojrzeje w końcu do tego, że Polacy zrozumieją, że albo prawdziwa naprawa Rzeczpospolitej, albo niestety będzie coraz gorzej, bo jesteśmy w dramatycznie złej sytuacji, a nas nie interesują, żeby było jasne, tylko stołki i posady rządowe. Zobaczymy 15 października. Marta Wcisło, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Jacek Wilk, poseł Konfederacji. Dziękuję państwu serdecznie.